Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące Pojazdy. Branża transportowa jest ściśle regulowana względem wielu norm, maksymalnego ciężaru, emisji, jak i dopuszczalnej prędkości czy też czasu pracy. Jednak nie zawsze tak było, a z każdym rokiem przepisy są coraz bardziej rygorystyczne dla poprawy efektywności transportu oraz bezpieczeństwa. Nieodłącznym elementem takich regulacji są tak zwane kagańce. W tym materiale opowiemy trochę o ich historii, czym one tak naprawdę są, jak kierowcy z nimi walczyli i czy faktycznie są one potrzebne. Napiszcie proszę w komentarzu, czy waszym zdaniem kagańce powinny się usunąć, czy też zostawić. Firma rozliczkierowce.pl z dumą prezentuje nową odsłonę swojej strony internetowej. Koniecznie oglądaj do końca, aby otrzymać ciekawy bonus. Nowa strona jest bardziej intuicyjna i przyjazna dla użytkownika, aby zapewnić jeszcze lepsze doświadczenia. Strona rozliczkierowce.pl oferuje szczegółowy opis usług, które pomagają firmom transportowym w codziennej działalności. Aktualnie trwają bezpłatne 3-miesięczne testy oprogramowania V2Fleet, na które można się zapisać poprzez formularz. Warto dodać, że V2Fleet jest oprogramowaniem online, dostępnym również z poziomu przeglądarki bez potrzeby instalacji aplikacji. Znajdziesz tu również szeroki wybór osprzętu dla firm transportowych wspierający Twoje działania. Warto zaznaczyć, że jest już aktywna aplikacja V2Fleet, dzięki której możemy bezprzewodowo przesyłać dane z czytnika danych do programu. Nowa strona oferuje również artykuły eksperckie oraz aktualności ze świata transportu, logistyki i spedycji, skierowane do zarządzających transportem oraz kierowców. Odwiedź stronę rozliczkierowce.pl i już dziś usprawni działalność swojej firmy. Zacznijmy od tego, czym tak naprawdę jest ten cały kaganiec. Jest to po prostu ogranicznik prędkości, czyli urządzenie elektroniczne lub mechaniczne, które to kontroluje maksymalną prędkość pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Jego głównym zadaniem jest zapobieganie przekraczaniu określonej prędkości, co zwiększa również bezpieczeństwo na drodze. A teraz opowiemy sobie co nieco o ich historii. Przepisy Unii Europejskiej, które tu nakazywały stosowanie ograniczników prędkości, weszły w życie dnia 1 stycznia 1994 roku. Wtedy to właśnie nałożono obowiązek instalacji takich urządzeń we wszystkich nowo rejestrowanych samochodach ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton. Wtedy to pojazdy ciężarowe były w stanie rozpędzić się nawet do prędkości powyżej 100 km na godzinę. Potem w roku 1995 wymóg ten rozszerzono również na pojazdy używane, które to wyprodukowane po 1 stycznia 1988 roku, a które to były też wykorzystywane w transporcie międzynarodowym. Kolejno te limity były sukcesywnie przesuwane, następnie na 90 km na godzinę, a końcowo na 85 km na godzinę. Z kolei w roku 2005 obowiązek stosowania ograniczników został także nałożony na pojazdy o masie poniżej 12 ton. Wprowadzenie tych przepisów było podyktowane obawami związanymi z szybkim rozwojem technologii. Ciężarówki stawały się coraz bardziej wydajne oraz łatwiejsze w prowadzeniu, co również rodziło obawy o masowe przekraczanie dozwolonych prędkości. Jednak nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o aspekt bezpieczeństwa, ale również o ograniczenie zużycia paliwa, zmniejszenie eksploatacji silników i części zamiennych i końcowo zredukowanie kosztów transportu. Jednak czy przyniosło to oczekiwany wynik oraz jak on wyglądał? Otóż po wprowadzeniu tych ograniczeń szacuje się, że zużycie paliwa w transporcie spadło od 3 do nawet 10%. Z tego względu, że prędkość około 80 km na godzinę jest najbardziej optymalna pod kątem zużycia paliwa. Ale żeby nie było tak kolorowo, istnieje również druga strona medalu. A chodzi tutaj o to, że po wprowadzeniu tych przepisów auta ciężarowe miały coraz większe problemy, jeżeli chodzi o wyprzedzenie innych pojazdów, co również skutkowało wprowadzeniem zakazu wyprzedzenia dla ciężarówek na niektórych odcinkach dróg. Mimo że wprowadzenie kagańców nie zostało zbyt dobrze przyjęte przez to, że kierowcy uważali, że ogranicza się ich wolność, teraz raczej nikt nie podważa potrzeby stosowania ograniczników prędkości, a niektóre firmy ustawiają swoje ograniczniki nawet poniżej prędkości dopuszczalnej. Wszystko po to, aby zredukować koszty paliwa. Do plusów i minusów jeszcze za chwilę wrócimy, ale poruszmy temat, jak to wygląda w Ameryce. Tam panujące limity były znacznie większe, ponieważ były w przedziale od 110 do nawet 120 km na godzinę. Jednak końcowo zmniejszono maksymalną prędkość do 105 km na godzinę, również celem zmniejszenia zużycia paliwa. Duże firmy transportowe w Ameryce były za tym, aby wprowadzić takie właśnie ograniczniki, widząc w tym, tak jak wcześniej wspominałem, spory potencjał do obniżenia kosztów paliwa oraz zmniejszenia liczby wypadków wśród mniej doświadczonych kierowców. Jednak kierowcy tzw. samozatrudnieni byli temu przeciwni.
przeciwni, ponieważ miało mieć to negatywny wpływ na płynność ruchu, efektywność transportu oraz samo bezpieczeństwo. Końcowo amerykańskie przepisy ustanowiły maksymalną prędkość 109 km na godzinę, co wydaje się być całkiem sporo w porównaniu do naszych maksymalnych prędkości. Jednak co ciekawe, w niektórych stanach w Ameryce ciężarówki nadal mogą legalnie osiągać prędkość w wysokości 120 czy też 130 km na godzinę. Ciekawym kontrastem ograniczników amerykańskich oraz polskich ciężarówek jest sytuacja, kiedy to amerykańskie ciężarówki znajdują się u nas w Europie, widzimy sytuację, jak te z dużą prędkością wyprzedzają nasze europejskie zestawy, a często tak się dzieje przy różnych kolumnach wojskowych. Ograniczniki prędkości dzielą się tak naprawdę na dwa typy. Pierwszy typ to urządzenia elektromechaniczne. Te stosowane są w starszych pojazdach, gdzie pedał gazu jest mechanicznie połączony z pompą wtryskową. Wymagają one mechanicznego połączenia między pedałem gazu a pompą wtryskową silnika. Oraz drugi typ, czyli urządzenia elektroniczne. Te są stosowane w nowszych pojazdach wyposażonych w elektroniczny pedał gazu. Montaż tych urządzeń jest o wiele prostszy, a kalibracja odbywa się przez oprogramowanie odpowiednich parametrów za pomocą komputera. A teraz wymienimy sobie wszystkie plusy, które to wynikają z korzystania z tak zwanych kagańców. Ograniczniki prędkości w ciężarówkach mają znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa drogowego. Liczne badania potwierdzają, że ograniczenie prędkości prowadzi do zmniejszenia liczby wypadków. Niższa prędkość skraca drogę hamowania oraz zwiększa kontrolę nad samym pojazdem, co również redukuje ryzyko kolizji. Mniejsze prędkości takich zestawów przekładają się również na niższe zużycie paliwa, co też przynosi spore oszczędności dla firm transportowych, rzędu nawet 10%. Mamy tutaj również aspekt ekologiczny, lecz jest on nieco dyskusyjny, ponieważ takie obniżenie prędkości obniża również emisję szkodliwych gazów, co korzystnie wpływa na środowisko. Istotnym aspektem jest również to, że obniżenie takiej prędkości również pomaga obniżyć koszty utrzymania samych pojazdów. Skutkuje to zmniejszeniem zużycia części mechanicznych, opon, co też wydłuża ich żywotność i końcowo zmniejsza koszta eksploatacji. A jakie są negatywne strony tego rozwiązania? Tak naprawdę nasuwają się tylko i wyłącznie dwa. Pierwszym to fakt ograniczonych możliwości w kwestii wyprzedzenia innych aut, co też prowadzi do pewnego rodzaju niebezpieczeństwa i końcowo dłuższy czas transportu towaru, jak i godzin pracy kierowcy. Jednak powstające plusy przewyższają minusy. Oczywiście odkąd tylko istnieją tak zwane kagańce, to już od tego czasu ludzie myśleli, jak tu z nimi walczyć, tak aby ich ciężarówka jednak mogła jechać trochę szybciej niż te 90 km na godzinę. Skutkiem tego są liczne tematy oraz dyskusje w internecie. Jednak zdjęcie takiego ogranicznika, a końcowo przekroczenie prędkości wiąże się z surowym mandatem i tutaj mam dla Was ciekawą historię. Jak podaje portal TVN24, w roku 2013 pewien kierowca jechał z prędkością 155 km na godzinę, w związku z czym został nałożony na niego mandat w wysokości 500 zł oraz 10 punktów karnych. Kiedyś tak zwana walka z kagańcami była o wiele bardziej popularna, lecz teraz w erze cyfryzacji tak naprawdę rzadko kto decyduje się na taki krok. Jednak nie oznacza to, że nie spotkamy ciężarówek na naszych drogach, które będą jechały nieco szybciej, ponieważ ograniczniki mają tak zwany margines błędu, co może skutkować tym, że różnica pomiędzy prędkością maksymalną dwóch ciężarówek z tym samym ogranicznikiem może wynosić nawet kilka kilometrów na godzinę. Wszystko zależne od momentu obrotowego, przełożeń i wielu innych czynników. I tak, moi drodzy, w telegraficznym skrócie przedstawia się historia, jak i stan bieżący tzw. kagańców. Nie wyjaśniliśmy samej genezy nazwy, ale kagańiec jest tak trafnym określeniem, że nie ma większego sensu rozwodzenia się nad tym właśnie określeniem. Na dziś z mojej strony to będzie wszystko. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy. Do usłyszenia.